witajcie w magazynie jesiennym. Dzisiaj rozmawiamy o napojach jesiennych. To jest prosty temat. Są napoje jesienne, dwa rodzaje. Takie bardziej mleczne. Mleczne napoje jesienne, takie ciepłe, słodkie, dobre. I są też takie napoje z alkoholem. To jest drugi rodzaj. Różniamy takie napoje słodkie, kakao, czekolada gorąca. Można ją sobie też dosypać coś do niej, jakieś orzeszki pokruszone, pistacje. Dobra jest taka czekolada, jak się do niej doda kardamonu albo imbiru. Można różne przyprawy wykorzystywać. Ogólnie ciepłe, słodkie napoje na bazie czekolady, mleka, kawy. Może być taka kawa deserowa, pyszna. Z bitą śmietaną oczywiście, też dniowa kawa. No, zimnych napoi się nie pije jesienią. Można powiedzieć, że pije się tak, jak się po prostu spożywa różne rzeczy, ale to nie są typowe dla jesieni. No, ten drugi rodzaj napojów jesiennych to jesienne napoje rozgrzewające. Na przykład taki może być napój herbata z cytryną, herbata z pomarańczą, różne rodzaje herbat z dodatkami. To są dobre napoje jesienne. Też są napoje, które mogą się wydawać jesienne, ale to nie są jesienne napoje. Na przykład Coca-Cola, bo Coca-Cola to jest napój święta, w sensie zimowy. Zimowy napój. Mamy dwa podstawowe rodzaje napojów jesiennych. Napoje rozgrzewające, napoje relaksacyjne, napoje słodkie, takie mleczne, napoje wytrawne i napoje takie jeszcze mogą być napoje sztuczne i naturalne. Mamy dwa rodzaje napojów jesiennych. Napoje słodkie, deserowe i napoje rozgrzewające. I napoje mamy mleczne na bazie mleka, kakao, czekolady. Mamy napoje na bazie herbaty, herbaciane, tak zwane herbaciaki. Mamy też napoje na bazie rozpuszczania takiego proszku w wodzie typu plusz. Napoje są też takie, że mogą być z dodatkami i same. Przykład napoju z dodatkami to jest właśnie herbata, a sam to kakao. Lokalnie. W północnych województwach może... To jest właśnie, to jest proste, łatwe do zapamiętania.